Cześć, ja jestem Gabi, a to jest podcast Chociażby, w którym opowiadam o minimalizmie, rozwoju osobistym i dbaniu o siebie. Niedawno przeszłam mały kryzys, ściśle związany z rozwojem, z nawykami i z dbaniem o siebie, a ten kryzys głównie wynikał z zapomnienia o tym ostatnim aspekcie, czyli dbaniu o siebie. Dostałam nauczkę, wyciągnęłam z niej parę wniosków i dzisiaj chciałabym Ci o tym opowiedzieć. Zapraszam. Ten odcinek wynika z faktu, że zaczęłam... jeżeli mam być szczera, to dlatego, że trochę wysiadłam. To znaczy, ostatnie kilka miesięcy były dla mnie bardzo intensywne i nawet tego nie odczuwałam, bo ja sobie pracuję na etat, a poza tym robiłam te rzeczy internetowe i różne tam inne swoje hobbystyczne. No i miałam wrażenie, że wszystko, co robię poza swoją pracą, to jest bardziej takie właśnie, to jest po prostu spełnianie się. I dawało mi to dużo radości, satysfakcji. Wiadomo, że czasem coś mnie męczyło bardziej lub mniej, ale w ogóle sobie tego nie ograniczałam czasowo, nie? No i trwałam przy swojej kupie nawyków, które mam, Boże, ale brzydko to powiedziałam, przy tym swoim zestawie nawyków, które mam na co dzień. Jeszcze chciałam robić coraz więcej. Pewne rzeczy już stały się u mnie też takim regularnym elementem po prostu tygodnia albo dnia i tego się namnażało. Ja się czułam z tym z jednej strony bardzo dobrze, a z drugiej zaczynałam trochę popadać w taki, może nie wiem, czy mogę to określić, pracoholizm, ale wydawało mi się, że robię ciągle za mało. I chciałam sobie dokładać i jeżeli też obczaicie, jak działają nawyki i w ogóle jak się pojmie tę wiedzę, to jest coś niesamowitego i przerażającego zarazem. To znaczy, jeżeli tak się dogłębnie to zrozumie, nie żeby to było jakieś szczególnie skomplikowane, tylko po prostu jeżeli się ma otwartą głowę, przeczyta się parę książek i naprawdę zacznie się wypróbowywać to w życiu, to się ma wrażenie, że się po prostu pojęło, nie wiem, jakieś magiczne umiejętności. Ja tak miałam szczególnie, kiedy przeczytałam Atomowe nawyki i zaczęłam rzeczywiście tam budować swoją tożsamość w oparciu o nawyki. I okazało się, że ja mogę zmienić naprawdę każdą swoją cechę charakteru. No i można się tym zachłysnąć. Ja wiem, że to trochę brzmi, jakbym mówiła o jakiejś piątej gęstości. Jeżeli słuchasz mnie po raz pierwszy, to spokojnie, ja tutaj nie mówię o, nie wiem, ezoteryce albo jakichś takich rzeczach, tylko o nauce. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że czasem tak brzmi odklejenie. W każdym razie, jak się zacznie to wdrażać w życie, to człowiek chce więcej i więcej, bo sobie myślisz, że dobra, już robię te rzeczy 1000 razy więcej niż robiłam przed rok temu, jeżeli chodzi o taką moją codzienną rutynę i tak dalej, i rozwój, ale chciałabym więcej i więcej. No i tak sobie dokładałam, aż wydarzyło się w moim życiu coś o dziwo niesłychanie pozytywnego. Naprawdę, takiego, czego się kompletnie nie spodziewałam, to był po prostu jak dar z niebios i można by się spodziewać, że właśnie jeżeli dojdzie do jakiegoś kryzysu, to dochodzi pod wpływem jakiegoś negatywnego doświadczenia, wydarzenia, a u mnie się stało nieco odwrotnie, bo wydarzyło się coś absolutnie fantastycznego, co zmieni moje życie na zawsze. No i to totalnie nie przesadzam, ale jednocześnie sprawiło, że się po prostu wywróciłam, nie? Wywróciłam się w tym swoim biegu po robieniu więcej. I wywróciłam się tak, że rozłożyła mnie po prostu choroba na 3 tygodnie i to, wiecie, było przedziwne, dlatego że najpierw wydawało mi się, że mam po prostu jakieś przeziębienie, później podejrzewałam tego, którego imienia nie wolno wymawiać, wyszedł mi negatywny test, następnie przeszło mi na zatoki, później anginę, później jakaś grypa i nie miałam w ogóle takich standardowych objawów przeziębienia, ale byłam tak wyczerpana, że nie miałam siły wstawać z łóżka, spałam po 15 godzin. I przeszłam taki bardzo duży kryzys tego wszystkiego, co robię w życiu. Zaczęłam się zastanawiać, jaki ja mam cel, sens i powiem wam, że to było dla mnie szczególnie trudne doświadczenie, dlatego że, tak jak wspomniałam, wydarzyło się coś bardzo dobrego. Coś naprawdę niesamowicie dobrego. Dostałam po prostu takie błogosławieństwo od losu, że nic, tylko wiwatować. A mnie to położyło, nie? Nagle się poczułam takie... po prostu chyba zatrzymałam się w biegu. I zaczęłam wszystko kwestionować. No ale nie o tym chciałam do końca w tym odcinku powiedzieć, tylko chciałam Wam nakreślić tło historyczne tego, co się wydarzyło później. Ponieważ byłam kompletnie taka bezsilna, dosłownie, fizycznie. Bo słuchajcie, nie wiem, spałam do 11, co ostatnio, nie wiem, dla mnie to było normalne, że wstaję o 5. A teraz spałam do 11, miałam ochotę spać dalej. Nie miałam w ogóle siły w sobie, żeby wstać, coś zrobić. I wszystko wydawało mi się takim gigantycznym przedsięwzięciem, nie? I któregoś dnia się obudziłam i czułam po prostu, że pójście i umycie
do pójście do łazienki i umycie włosów to jest coś, co mnie przerasta w tym momencie. I mocno się tym przestraszyłam i nie wiedziałam, poczułam się taka bardzo zagubiona w tym wszystkim, co ostatnio, przez ostatnie półtora roku dążyłam na takich dosyć wysokich obrotach, ale ja w ogóle tego tak nie postrzegałam, dlatego że ja mam dosyć spokojną swoją pracę zawodową, nawet powiedziałabym bardzo spokojną. I wszystko, co robię poza tym, to robię sobie, wiecie, w domku, w takich sympatycznych warunkach. I nie czułam, żeby to były wysokie obroty, ale były. Okazało się, że były, dlatego że cały czas, każdego dnia wymagałam od siebie coraz więcej. I to mi dawało zajebistą satysfakcję, ale gdzieś w tym wszystkim zapomniałam o dbaniu o siebie i też o taką tak naprawdę trochę większą wyrozumiałość, chociaż ja się bardzo cieszę, bo na przestrzeni ostatnich lat to jest taki mój duży sukces, że jestem wobec siebie bardzo wyrozumiała, to znaczy ja naprawdę traktuję siebie jako swoją najlepszą przyjaciółkę, albo nawet lepiej. I to jest moja wielka duma, ponieważ kiedyś bardzo źle się traktowałam, bardzo źle do siebie samej mówiłam w głowie i tak dalej. Teraz już sobie nie pozwalam kompletnie na coś takiego, nie? Tylko nauczyłam się tak opiekować sobą w takich sytuacjach, ale wtedy byłam trochę przerażona, bo myślałam sobie, Boże, tyle pracy. I to jest w ogóle klucz, o którym dzisiaj chcę powiedzieć, że jak teraz sobie odpuszczę, to już wszystko się posypie i ja wrócę do punktu wyjścia. I byłam taka przerażona, bo myślę sobie, bo jeżeli w ogóle nie słuchacie mnie regularnie, to ja mówiąc o nawykach mam na myśli takie rzeczy, że na przykład codziennie rano wstaję, robię jogę, zdrowo się odżywiam, czytam dużo książek, dużo piszę, no wiadomo, chodzę do pracy, jeszcze nagrywam jakieś swoje rzeczy, przygotowuję się do tego, trenuję i tak naprawdę, no nie wiem, jak teraz to mówię, to mi się wydaje, że no Jezu, no co to jest, tak wszyscy robią, ale wiem, że na przykład dla mnie sprzed 2 lat to byłby w ogóle jakiś coś niesamowitego, jeszcze biorąc pod uwagę to, jak bardzo, nie wiem, ogarniam teraz aktualnie swoje finanse, swoje życie, swój dom i to jest wielki przeskok, ale my do wszystkiego się przyzwyczajamy i nagle chcemy coraz więcej od siebie i coraz więcej i wydaje nam się, że powinniśmy ciągle dokładać i nigdy nie czujemy tego momentu pełnej satysfakcji z siebie. I to właśnie powodowało te moje wysokie obroty. No i miałam ten taki właśnie dzień, w którym poczułam, że nie mam siły, a wiecie, nie miałam gorączki, nie miałam kataru, nie miałam kaszlu, a miałam wrażenie, że po prostu odcięli mi zasilanie, nie? I spędziłam cały dzień, dosłownie cały dzień na przeglądaniu TikToka. I w ogóle to jest dla mnie szok, dlatego że ja się trochę opierałam tej aplikacji, nawet bardzo, bo ja ją kojarzyłam jeszcze z czasów, kiedy było to Musical.ly, czyli ta poprzednia nazwa, i tam głównie ludzie udawali, że coś śpiewają i na tym się opierała ta aplikacja i bardzo mi obrzydła i nie chciałam w ogóle tam zaglądać, wydawało mi się, że to jest po prostu największe bagno, no nie, social mediowe, a zmieniłam zdanie. Kompletnie, serio. Jestem tym bardzo zaskoczona, także, że może się przydał taki moment załamania, dlatego że zachwyca mnie to, jaka jest różnorodność ludzka i tematyczna na TikToku, ponieważ na przykład mnie Instagram nigdy za bardzo nie uwiódł, dlatego że mi się wydaje bardzo taki płaski. Nie chcę powiedzieć, że płytki, tylko płaski. To znaczy wszyscy tam są piękni, stylowi i odnoszą sukcesy zawodowe, nie? I wyjeżdżają na piękne wakacje. Mam wrażenie, że po prostu, że brakuje bardzo na Instagramie tej różnorodności, której na TikToku jest pełno. Tam jest cały przekrój i wiekowy, i to dosłownie od małych dzieciaków do starszych, po prostu naprawdę, no po prostu do staruszków. Widać, że są to różne statusy finansowe, zawodowe, są ludzie, którzy dzielą się tym, jak przeżywają naprawdę trudne, nie wiem, depresyjne chwile i dla nich osiągnięciem jest to, że posprzątają sobie mieszkanie. Nawet jest taka cała seria filmików, jak ktoś się ogarnia na przykład po epizodzie depresyjnym, ale są też super pozytywne treści osób, które starają się motywować, które starają się prowadzić takie fity życie, ale też są treści od dietetyków, od psychologów, od przeróżnych ludzi, zawodów, osobowości i to mnie zachwyciło, nie? W ogóle ktoś mógłby powiedzieć, że sobie tłumaczę teraz to zmarnowanie czasu, ale wcale nie jestem naprawdę zaskoczona, dlatego że ja do Instagramu zawsze miałam jakieś takie podejście, że czułam, że to nie jest, że to mi nic nie daje, nie? Jeżeli mam być szczera. Ja jestem na przykład na Instagramie dlatego, że chcę być w kontakcie po prostu z ludźmi, którzy mnie słuchają czy czytają i wiem, że to jest najfajniejsze miejsce pod tym względem, ale jestem bardzo mało aktywna i staram się też jak najmniej tam siedzieć, bo czuję, jakby mi to po prostu więcej zabierało niż dawało. A trochę odeszłam od tematu, ale chciałam o tym wspomnieć tak mimochodem. W każdym razie to był pierwszy raz od, nie wiem jak dawna, od może 1,5 roku,
kiedy tak totalnie odpuściłam, nie? I to tak zupełnie, wszystkie swoje nawet takie, bo ja mam takie dni, w których jestem bardzo produktywna, w których jestem średnio produktywna, w których jestem, w którym albo mam takie, w których jestem tak, w tym swoim planie minimum i ten mój plan minimum to jest właśnie to, że rano sobie zrobię jogę, poczytam, pomedytuję, więc zrobię swoje takie podstawowe obowiązki i na przykład wtedy sobie odpuszczam trening albo coś, jeżeli mam właśnie taki plan minimum. I co by się nie działo, to jakieś to minimum robiłam przez ostatnie właśnie półtora roku. I też się tak akurat złożyło, że przez ten czas nie miałam żadnej... nie chorowałam za bardzo i tak dalej. A nawet jak chorowałam, to wiecie, to jakieś takie przeziębienie i tam mimo wszystko coś robiłam. A to był taki właśnie pierwszy dzień, w którym nie zrobiłam kompletnie nic. Jedynie co te dwa razy byłam w kuchni, zrobiłam sobie tosty, wróciłam z tymi tostami do łóżka i przeglądałam dalej. I to był taki koktajl różnych emocji, ponieważ z jednej strony czułam taki lęk i wstyd. Lęk przed tym, że jeżeli ja teraz sobie odpuszczę, to jutro będzie mi dużo łatwiej sobie odpuścić. I wszystko się posypie i ja wrócę do punktu wyjścia, w którym dla mnie to jest normalna sytuacja. Bo jeszcze tak myślę, że 3 lata temu to byłby dla mnie zupełnie normalny dzień. No nie? Nie miałabym żadnych w ogóle problemów z tym, żeby właśnie siedzieć przez cały dzień i przeglądać telefon. To było dla mnie coś zupełnie normalnego. I to nawet nie, że telefon, bo to można w różny sposób przeglądać telefon, ale coś, wiecie, typowo takiego rozrywkowego, co może nie za bardzo mi coś ma dać. No i kiedyś to była dla mnie taka normalność, że ja niczego od siebie nie wymagałam i tak dalej. I wtedy nadszedł... No i ja wtedy bardzo źle się czułam ze sobą psychicznie i tak dalej, tylko nie wiedziałam, z czego to wynika, a to pozwoliło mi też zrozumieć, jak dużą taką moc psychiczną daje mi trzymanie się swoich nawyków. Ale w każdym razie, no wtedy ja potrzebowałam tego odpuszczenia zupełnego. I... buzował we mnie ten lęk przed tym, że ja teraz sobie odpuszczę, jutro będzie mi jeszcze łatwiej odpuścić i za tydzień nagle obudzę się w miejscu, w którym wszystko mam gdzieś, piję sobie trzecie piwo, jem sobie pizzę, przeglądam sobie przez cały dzień Instagrama czy jakieś inne media społecznościowe i w ogóle rzucam wszystko i już nic nie robię, co robiłam wcześniej. I cały czas to jakoś tak... staram się zmniejszyć, a tak naprawdę bardzo się bałam wtedy, że jak sobie odpuszczę chociaż raz, to właśnie wszystko poleci, że wszystko wróci do punktu wyjścia. I wtedy sobie uświadomiłam, jak duże takie kajdany poczucia kontroli ostatnio na mnie, znaczy sama sobie zapięłam przez ostatni czas. Że ja naprawdę się żywo byłam przerażona tym, że wystarczy moje jedno takie mocniejsze potknięcie. I ja to właśnie tak postrzegałam, jakby to miało być potknięcie, że to nie jest tak, że każdy człowiek naprawdę czasami potrzebuje wszystko odpuścić sobie i po prostu dać sobie taki zupełny luz, tylko mi się wydawało, że to będzie potknięcie, nie? Że to mnie cofnie w ogóle po prostu w rozwoju. No i wtedy zrozumiałam, że jeżeli chcę mieć zdrową relację ze sobą i też jeszcze w obliczu tego, że dużo teraz się właśnie w moim życiu zmieni pod wpływem tego, co się wydarzyło pozytywnego, o czym wspomniałam. I zrozumiałam, że to jest, jeżeli ja mówię nawet w swoim podcaście, że mój podcast jest między innymi o dbaniu o siebie, to muszę kuźwa o siebie zadbać, bo ja myślałam, że ja o siebie cały czas dbam, nie? No bo wszystko, co robiłam wokół siebie, wpływało bardzo pozytywnie na moje samopoczucie i na moją samoocenę i na takie poczucie sprawczości, bo to, jak się właśnie czuję sama ze sobą i to, jak potrafię siebie teraz traktować, kiedy spełniam różne swoje cele, kiedy dbam o swoje ciało, o swoją głowę, o swoją po prostu taką sprawność psychofizyczną i dobre samopoczucie, to naprawdę na mnie dobrze wpływa, ale w ogóle nie przyszło mi do głowy, że mimo wszystko takie stałe utrzymywanie tego no poniekąd rygoru, no bo tak jak nieraz wam o tym opowiadałam, że kiedyś się posłużyłam taką metaforą przedziałka, że kiedy zmieniamy jakiś nawyk, a na przykład przez wiele lat układaliśmy swój przedziałek na lewą stronę, to żeby go przełożyć na prawą, to jest podobnie jak z nawykami, to będzie cały czas wracać na poprzednią stronę. My będziemy musieli dużo wysiłku i uwagi przyłożyć, żeby cały czas odkładać go na tę stronę, na którą chcemy, żeby się układał. A on będzie działać trochę na przekór przez długi czas, no bo siłą rzeczy, jeżeli coś tak samo z nawykami robiliśmy przez wiele, wiele lat i często to jest tak, że robiliśmy coś na przykład przez 20-30 lat, a teraz dopiero rok, coś 2 lata, 3 lata coś wdrażamy
I to wciąż wymaga takiego bycia czujnym, no nie? Czy nagle się coś nie posypie. Ja miałam taki lęk, tak jak miałam, znaczy miałam, z papierosami dalej tak mam, bo to wiem, że to jest uzasadniony lęk i jak najbardziej to jest racjonalne myślenie. Mianowicie, jak kiedyś o tym wspominałam, że ja byłam uzależniona od fajek, przez 7 lat paliłam i to paliłam dużo tych papierosów. No i rzucenie ich, mimo że to było w młodym wieku, chociaż kiedyś też mówiłam o tym, że uważam, że w młodym wieku jest dosyć takie osobliwe rzucanie palenia, dlatego że ty jeszcze nie widzisz tych wszystkich negatywnych skutków, które przyjdą z czasem, więc trzeba bardzo się oprzeć na swojej właśnie, wyłącznie na swoim przeświadczeniu o tym, że to jest dla ciebie dobre, no nie? A nie masz już takich zewnętrznych oznak tego. W każdym razie no, to było dla mnie trudne bardzo rzucanie papierosów, ale od 2 lat już nie palę i wiem, że jakbym zapaliła teraz jednego papierosa, to bym wróciła do nałogu. Jestem przekonana, nie? I dlatego wiem, że nigdy sobie nie pozwolę na tym, żeby na imprezie sobie wziąć nawet bucha i tak dalej, bo po prostu nie warto. I wiecie, no jest jakaś tam mała szansa, że może wcale by tak nie było, ale wiem, że na 99%, w ogóle uwielbiam takie procenty, co się człowiek bierze znikąd, ale myślę, że no, jest gigantyczne prawdopodobieństwo, żebym znowu wpadła w nałóg i zaraz paliła 1,5 paczki dziennie, tak jak kiedyś paliłam. Więc nawet tego nie chcę ryzykować w ten sposób. No i z nawykami miałam trochę właśnie odwrotnie, to znaczy wydawało mi się, że jak opuszczę ten swój plan minimum, to po prostu znowu wyląduję w tym samym miejscu, no bo przez 20, nie wiem, powiedzmy 22 lata żyłam w pewien sposób, później teraz od powiedzmy 3 lat żyję inaczej, ale no to jednak jest zapamiętane w mięśniach, w mózgu i tak dalej. I uświadomiłam sobie, jak duży lęk to u mnie powoduje. Nie wiem, na ile to będzie, wiecie, to, o czym dzisiaj mówię, uniwersalne wobec innych ludzi, ale to była też jedna z rzeczy, o których sobie pomyślałam, bo nie zakończyło się na tym jednym dniu odpuszczenia, tylko skończyło się na 5 dniach nierobienia absolutnie niczego. I to było dla mnie bardzo oczyszczające, ale też właśnie uświadomiło mi, jak duży miałam kłopot z tym takim poczuciem kontroli. Chociaż wiecie, kłopot z poczuciem kontroli. Ja teraz czuję, że jest mi dużo trudniej robić te same rzeczy, które robiłam jeszcze tydzień temu, no nie? Ale wiem, że to jest, że teraz znowu wejdę na normalne tory, te swoje prawidłowe i wszystko będzie okej, ale jest we mnie właśnie takie poczucie niepewności. W każdym razie, no, przez prawie tydzień pozwoliłam sobie nie robić absolutnie niczego, nie kontrolować się w żadnym wymiarze, czy tam właśnie żywieniowym, czy tego, jakie treści pochłaniam, co robię i tak dalej. Ale sprawdzając, co mi rzeczywiście sprawia przyjemność, co chcę robić, jak właśnie wygląda, trochę tak posmakowałam swojego starego życia, no nie? W ten sposób. I co na pewno ostatecznie ten, powiedzmy, eksperyment, Jezu, to jest straszne, że tak trochę patrzę na swoje życie jak na eksperyment, ale to jest w pozytywnym sensie. Na koniec sobie pomyślałam, że ja nie chcę tak żyć, nie? Że już mnie to nie jara, nie jara mnie nie robienie niczego. I to nawet nie z tego względu, że mnie coś ciśnie, że muszę coś robić, że muszę gdzieś biec, ale to mi nie daje radości, no nie? To mnie, rozrywka jest bardzo ważna, odpoczynek jest bardzo ważny i powinien być po prostu wpisany w kalendarz. I to dostałam taką nauczkę, bo ja kiedyś powiedziałam w którymś odcinku, że jeżeli jakiś temat, że nauczyłam się, że jeżeli jakiś temat mnie irytuje i go ignoruje, a on jest często poruszany na przykład gdzieś tam, czy w mediach społecznościowych, w takim, wiecie, dyskursie internetowym, mam na myśli podcasty, YouTube i tak dalej, jeżeli to mnie tak jakoś drażni i nie chcę o tym słuchać, to bardzo prawdopodobne, że to mnie dotyczy. I ja tak miałam z odpoczynkiem. To znaczy, mi się wydawało, że dobra, przecież są na przykład, że w każdy dzień mam tak, że nie robię nic, że sobie obejrzę, nie wiem, 2-3 odcinki serialu. Ja mam dosyć dużo mimo wszystko wolnego czasu, jeżeli chcę go mieć. No bo wiecie, pracuję 8 godzin, ostatnio pracuję głównie zdalnie. Jak się wstanie wystarczająco wcześnie, to naprawdę jest trochę tego czasu. Nie mam na co narzekać, no nie? No ale robiłam też te swoje rzeczy, ale mimo wszystko czułam, że ja mam dużo tej przestrzeni, bo ja to robię z własnego wyboru. Ja z własnego wyboru sobie siedzę na przykład trochę do późna i na przykład, nie wiem, coś montuję, coś sklejam, coś poprawiam i tak dalej, i daje mi to po prostu multum satysfakcji, no nie? I dlatego nie sądziłam, że w ogóle mnie ten temat może dotyczyć, że mogę się tak trochę wypalić. Wydaje mi się, że to też się wiązało właśnie z tym momentem, w którym nie mogę Wam za bardzo powiedzieć, o co chodzi z tym pozytywnym wydarzeniem z życia, ale mam nadzieję, że sam fakt, że to jest pozytywne wydarzenie z życia, sprawi, że nie będziecie się o mnie martwić albo coś, ale w ogóle uprzedzając, nie jestem w ciąży ani nic w tym stylu. Jednak to, co się właśnie wydarzyło, sprawiło, że
teraz mam moment, w którym potrzebuję się zastanowić nad tym, co naprawdę chcę w życiu robić, bo pewne takie trudne dylematy zostały zamknięte, zostały wyjaśnione i nie muszę już nimi sobie zawracać głowy, nie? Czyli coś, co, że tak powiem, było zawsze moim zmartwieniem, teraz już nie jest i mogę się rzeczywiście skupić na szukaniu tego, co chcę robić, jak to chcę robić, w czym widzę cel, w czym widzę sens. No i takie mocne przewartościowanie w głowie u mnie nastąpiło i być może gdyby nie to wydarzenie, to jakoś inaczej bym się potknęła po prostu o własne nogi, bo tak jak wspomniałam o tym właśnie temacie odpoczynku, to często się mówi o tym, wpisz sobie właśnie odpoczynek w kalendarz, musisz mieć ten czas na odpoczynek i tak dalej, a ja miałam cały czas wrażenie, że ja i tak mam za dużo tego wolnego czasu. Ja i tak powinnam pracować więcej i to jest w ogóle takie straszne, że jak się słucha tego, na przykład jak ktoś inny to mówi, to się ma wrażenie, że Jezu, dziewczyna, ewidentnie jesteś, nie wiem, pracoholiczką, uspokój się i tak dalej, to przecież widać, że robisz na przykład za dużo, ale jak człowiek myśli o sobie, to się ma wrażenie, no nie, no dobra, inni może tak mają, ale przecież ja to robię dla przyjemności i co z tego, że na przykład wgapiam się w komputer przez cały dzień, bo na przykład, nie wiem, coś piszę, coś poprawiam, coś tam szukam, czytam i tak dalej. I oczy mi po prostu ten, jak to się nazywa, takie, że pękają mi naczynka w oczach, ale przecież ja to robię dla przyjemności. I w ogóle nie widziałam tego, że co z tego, że to jest dla mnie przyjemność, skoro tak naprawdę pewnie każdy rodzaj pracoholizmu trochę się na tym opiera, że daje to człowiekowi satysfakcję, inaczej pewnie bym tego nie robił. Ale no to siłą rzeczy wyniszcza organizm i sprawia, że jest cały czas na takich wysokich obrotach, że jeszcze to robimy, mało, 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 trzeba robić więcej. No aż w końcu właśnie coś zwykle sprawia, że człowiek się potyka. No i to też skłoniło mnie do myślenia o tym, że bardzo mało w tej swojej działalności internetowej mówiłam o potknięciach w budowaniu nawyków. O tych takich momentach, w których człowiek albo po prostu nie daje rady, albo nagle wraca do starych nawyków i mimo, że przestrzega wszystkich tych takich patencików na budowanie nawyków, na tworzenie sobie nowej tożsamości, zmianie cech i tak dalej, swoich charakterów i coś się udaje pod wpływem albo jakichś sytuacji życiowych, albo po prostu wycieńczenia, przepracowania, albo bez żadnego takiego, powiedzmy, obiektywnego powodu, nagle wszystko nam się sypie, nagle rzeczy, które wcześniej nam wychodziły, teraz nam nie wychodzą, teraz wymagają po prostu jakiegoś gigantycznego samozaparcia, samodyscypliny. Wcześniej było łatwiej i ja często mówię o tej wytrwałości, żeby mimo wszystko robić, ale żałuję, że nie powiedziałam nigdy o tym, że czasem jest tak, że naprawdę nie dajemy rady, nie? I że czasem przychodzi moment, w którym warto odpuścić. I ja się musiałam niestety nauczyć w ten sposób, że to jest ważne. W taki sposób, to znaczy, no nic złego się nie wydarzyło, ale poczułam się głupia po prostu, nie? Bo tyle mówię o tym, że trzeba patrzeć na swoje potrzeby, na swoje możliwości i jasne, warto po prostu być wytrwałym w swoich postanowieniach, ale też nie przeholować z tym i tak dalej. I nawet nie wiedziałam, w którym momencie się stało tak, że po prostu opadłam z sił i straciłam sens tego wszystkiego. I to uważam, że jest najbardziej niebezpieczne, niebezpieczne, jeżeli chodzi o porzucenie swoich nowych nawyków, bo na przykład jeżeli chcemy zmieniać swoje życie i zmieniamy się po prostu na każdym polu, wychodzi nam to coraz lepiej, a nagle dochodzi do jakiegoś momentu takiego poczucia zgubienia sensu tych wszystkich zmian, to jest najbardziej ryzykowny moment, któremu najbardziej warto się przyjrzeć, rozpisać go sobie, zaopiekować się wtedy sobą. I ja już czułam jakiś czas temu, że do mnie to dochodzi, że gdzieś tam mi dudni w głowie, czy to ma sens, czy idę w dobrym kierunku, czy na pewno chcę tak to robić, czy to nie jest tak, że zaczynam nabierać jakichś takich... Ja mówię teraz trochę tak, wiecie, ogólnikowo, bo też myślę, że tutaj nie ma jakiegoś specjalnego znaczenia, konkretne rzeczy, które gdzieś tam mi się kiełkowały w głowie w tym kontekście, bo chodziło mi po prostu o to, że ja... O ten brak poczucia sensu moich przeróżnych działań i to zarówno takich swoich ambicjonalnych, hobbystycznych, jak i takich, no nie wiem, jak dbanie o zdrowie fizyczne i tak dalej, bo przez to, że też się poczułam gorzej fizycznie, to w ogóle miałam taką sytuację, że nie było mnie trochę na siłowni, poszłam pobiegać na bieżni i słuchajcie, miałam tragiczną po prostu kondycję. Nie było mnie, no dosłownie, nie wiem, z tydzień na siłowni, a poszłam i nie byłam w stanie przebiec 2 kilometry, nie? Na takim swoim tempie standardowym. I byłam tak wycieńczona,
I wtedy pomyślałam, że kurczę, no Jezu, no coś śmiesznego, no nie, że po prostu tydzień wcześniej przebiegałam 10 km, a tutaj nie mogę przebiec dwóch. O co chodzi, nie? No ale nie miałam żadnych takich objawów chorobowych i tak dalej. No i wyszło na to, że to po prostu takie przemęczenie chyba organizmu i przemęczenie. Wydaje mi się, że to ma jakąś swoją nazwę, że to jest jakiś taki ala mięsień woli, nie? Przepraszam, ale niestety nie pamiętam, wydaje mi się, że tego nie znajdę. Jak znajdę, to pewnie wpiszę, o co mi dokładnie chodzi. Ale że wyczerpuje nam się ta moc samodyscypliny, że jak zbyt długo jest coś robione wbrew trochę sobie i nie zauważymy tego momentu, w którym to nie jest po prostu nasze lenistwo, tylko czasem może coś właśnie nam komunikuje organizm. Teraz trochę mam ochotę się zaśmiać, dlatego że tyle takich podobnych sytuacji, jak moja internet widział, o tylu ja słyszałam, kiedy ludzie właśnie wpadają w jakiś taki mniejszy lub większy kryzys właśnie z tego względu, że nauczyli się walczyć ze swoim lenistwem, ale to rozminęło im po prostu granicę między poczuciem lenistwa, a poczuciem rzeczywiście potrzeby odpoczynku, no nie? No dostałam dużą nauczkę, dlatego że poczułam się po prostu taką ignorantką, nie? Że mówię o tych rzeczach, a sama się dałam. No i jak miałam podejść siłowni, to miałam takie poczucie właśnie, że co mi jest, cholera, no nie? I myślałam, że może jakieś choróbsko inne i tak dalej. I ostatecznie nie wiem, czy to, wiecie, czy przeszłam po prostu jakąś grypę, czy o co chodzi, ale poczułam taką właśnie w sobie niemoc. I przypomniałam sobie te wszystkie momenty, w których miałam tak, że próbowałam coś zmieniać. To pamiętam szczególnie, jeżeli chodzi na przykład alkohol. Nie wiem, czy jakoś bardziej Wam o tym opowiadałam. Chyba opowiadałam o tym w odcinku o pozbywaniu się złych nawyków. Ja miałam taki czas, w którym piłam codziennie alkohol i to bardzo długo to było. Nie wiem, myślę, że tak przez 3-4 lata. No może to nie jest jakoś bardzo długo, ale w perspektywie mojego życia to jest dosyć sporo. Bo całe studia i myślę, że jeszcze tak z rok po studiach miałam tak, że no zwykle tak ze 2 piwa dziennie piłam, no nie? I jeszcze w weekend więcej, różnie to było. To był mój taki gigantyczny nawyk i to całkowicie sabotowało moje życie, no nie? To znaczy, ja nie miało to żadnego takiego widocznego z zewnątrz wpływu na moje życie, bo ja nie robiłam żadnych, wiecie, ja nie zawalałam sobie studiów, nie zawalałam sobie szkoły, normalnie zupełnie funkcjonowałam. Ale ja miałam po prostu taki deficyt motywacji, ja nie robiłam nic poza tym, co było niezbędne i dlatego teraz na przykład nie dopuszczam w ogóle do sytuacji picia codziennego, bo nawet jeżeli, znaczy swoją drogą, że jeżeli się jest kobietą, to jest zdecydowanie w ogóle za duża dawka. Naprawdę, że to jest po prostu bardzo niezdrowe, ale dla mnie przede wszystkim to właśnie wpływało tak, że ja niczego od siebie nie oczekiwałam, no nie? I to tak ugaszało wszystkie moje ambicje i tak dalej. I teraz od, no nie wiem ile, 2 lat, to jest dla mnie już kompletnie niewyobrażalne, żeby na przykład to już jest tak zupełnie zażegnany nawyk. Nie wyobrażam sobie po prostu pić alkoholu tak po prostu codziennie, w ogóle w tygodniu, bez okazji, bez towarzystwa, to już jest dla mnie kosmos. No ale kiedyś to była norma, no i kiedy zdecydowałam się rozstać z takim nawykiem, to wiecie, no można tutaj też mówić, że to był nauk, no nie? Chociaż trudno mi to określić, nie wiem, czy mogłabym powiedzieć, że to był nauk, raczej taki nawyk psychiczny, bo no mimo wszystko dużo łatwiej mi było zrezygnować, niż myślę, że osobom takim rzeczywiście uzależnionym by było, bo na przykład rezygnacja z papierosów była gigantyczną walką, a w kwestii alkoholu to był ewidentnie mój nawyk, że ja po prostu, to jest moje zajęcie wieczorne, nie? Dramat. No i kiedy starałam się z tego zrezygnować, to miałam po drodze parę potknięć i tak samo miałam na przykład potknięcia, kiedy zmieniałam swoje nawyki żywieniowe i kiedy zaczynam, no ja mam taki system, już o tym wspominałam, żywienia, które najbardziej mi się sprawdza, czyli 80/20, to znaczy, że przez 80% czasu jem zdrowo, jem nieprzetworzone produkty, a 20% mojego żywienia to są po prostu takie, jak to się mówi, rekreacyjne produkty żywnościowe, które mają mi sprawić radość z jedzenia, no nie? I znaczy oczywiście też takie zdrowe produkty też sprawiają radość z jedzenia, ale wiecie co mam na myśli, to 20% to nie jest, nie wiem, to są pizza, burgery i tak dalej, nie? I czy ciastka. W każdym razie na początku no to było dla mnie duży bardzo przeskok, dlatego że kiedyś ja jadłam to, na co akurat miałam po prostu ochotę, byłam bardzo leniwa w kuchni, jadłam na po prostu 80% posiłków, jadłam kanapki z serem, bo nie chciałam się robić nic innego, nie? Ja sobie teraz tak myślę, że ja pewnie miałam takie jakieś w ogóle niedobory, bo w ogóle nie przejmowałam, ja nie wiedziałam, co to są makroskładniki, no nie?
i że o coś powinnam takiego zadbać i przez to się czułam bardzo źle fizycznie, jako, nie wiem, 20-latka. To jest coś strasznego, nie? Ale w każdym razie wtedy, kiedy zaczynałam zmieniać swoje nawyki i coraz więcej jadłam zdrowo, zaczynałam się wtedy ruszać i tak dalej, no to mimo wszystko pojawiały mi się takie potknięcia, w których miałam ochotę wszystko rzucić, nie? I wtedy zawsze pielęgnowałam sobie w głowie wizję tego, jak będzie, kiedy utrzymam ten stan i do czego to mnie prowadzi i tak dalej. I powiem Wam, że najtrudniejszym momentem utrzymania tego była ta chwila, w którym uzyskałam już efekt sylwetkowy, który chciałam. Czyli wtedy, kiedy tam schudłam tyle, ile chciałam i już wyglądałam w taki sposób, który gdzieś tam mi odpowiadał. No i wtedy nie miałam tego swojego kolejnego celu, no nie? Więc musiałam sobie to zrewidować i zacząć myśleć o tym w wartościach takich zdrowotnych, patrząc na to w kategoriach samopoczucia i tak dalej. I to był świetny ruch. I dobrze, że w tamtym momencie właśnie dałam sobie ten czas na zastanowienie się, na przyjrzeniu się tej sprawie, co mogę zrobić, żeby utrzymać taki styl życia. I podobnie było też z alkoholem. Chociaż z alkoholem skupiałam się na wywołaniu w sobie takiego poczucia nieprzyjemności związanego z tym, że kiedy na przykład właśnie piję nawet to jedno piwo, nie wiem, dziennie, to sprawia, że nie chce mi się robić niczego ambitnego, nie? Że nawet nie chce mi się czytać książki, tylko będę sobie scrollować bez sensu telefon. Bo to właśnie mnie tak totalnie wypłukiwało po prostu z ambicji. I wielokrotnie o tym wspominałam, że wtedy jeszcze nawet nie miałam świadomości o tym, że to jest taka technika, o której się mówi, czyli o tym zbudowaniu poczucia cierpienia, powiązania sobie w mózgu z jakimś nawykiem, którego chcemy się pozbyć, nie? Ale były momenty, w którym najbardziej, jeżeli coś się pojawia stresującego, wyjątkowego, smutnego, ale nawet z tym właśnie totalnie mnie rozłożyło, zaskoczyło, że nawet kiedy się dzieje coś po prostu szalenie pozytywnego, ale dzieje się to w sposób zaskakujący i taki trochę... No słuchajcie, ja właśnie to miałam takie wrażenie, że biegnę po jakiś cel, no nie? Jak taki chomik w kołowrotku i kiedy coś się właśnie tego... Przepraszam, że mam, ale nie mogę Wam powiedzieć, o co dokładnie chodzi, ale to się wydarzyło, to ja po prostu się poczułam jak taki właśnie skomplikowany chomik, który nie wie, co ma teraz robić. Nie? Całe życie po prostu biegł w jakimś kierunku i się okazało, że już nie musi tam biec, nie? I to mnie na przykład położyło. W życiu bym się nie spodziewała, że powrót do po prostu... jakichś takich niechcianych, zapomnianych nawyków, jak to właśnie kompletne odrzucenie całego tego mojego dbania o siebie, chociaż zaraz do tego wrócę, bo dbanie o siebie różne ma oblicza, jak widać. Znaczy, ja się sama o tym przekonałam. No, ale wtedy się poczułam tak zagubiona, no i nie sądziłam, że właśnie, że nawet coś pozytywnego, ale coś, co po prostu wyrzuca nas z tego normalnego biegu, albo go przyspiesza, albo zmienia jego kierunek, to sprawia, że wtedy dużo łatwiej jest nam sięgnąć po coś, co przez, powiedzmy, na przykład właśnie 20 lat było naszą codziennością. Bo to jest gdzieś ten wciąż nasza strefa komfortu tak naprawdę, mimo że już ją dużo bardziej poszerzyliśmy. No to siłą rzeczy, jeżeli coś było 20 lat dla nas naturalnym wyborem, czy nawet więcej lat, to w momentach takiego lęku, niepewności, zmiany trasy, albo nawet właśnie, tak jak w moim przypadku, wielkiej radości, ale po prostu, która wpływa na zupełnie inny tor życia, sprawia, że sięgamy po coś, co jest takie najbardziej oczywiste, gdzieś tam jest w naszych trzewiach zakopane, bo taki jest nasz odruch i to przede wszystkim nauczyło mnie tego, że jeżeli kiedykolwiek będę miała sytuację, w której poczuję, że coś się zmienia, że jestem w momencie jakimś takim rozstoju po prostu dróg swoich życiowych, to że potrzebuję wtedy się wyłączyć, nie? Że nie chcę, żeby moje ciało samo mnie włączało po prostu, bo ja jestem na tle, że nie chcę się już zachowywać tak bezmyślnie, nie? Żeby zignorować takie różne sygnały, które wcześniej do mnie dochodziły, kiedy robiłam jakieś takie właśnie swoje rzeczy, chociażby związane z podcastem i miałam przez ostatnie tygodnie takie podejście, że czułam, że kiedy się, bo ja mam taki system, że co sobotę nagrywam, no nie, rano, albo po prostu w sobotę, bo czasem po południu i wtedy przez ostatnie jakieś 2-3 razy miałam tak, że czułam bardzo duże ciśnienie w związku z tym, no nie, i w ogóle nie zrozumiałam tego, że moje ciało daje mi komunikat, jesteśmy po prostu cały tydzień pod ciśnieniem, że daj mi chociaż jeden dzień wolnego, no nie? Ale w ogóle tego nie widziałam, bo wydawało mi się, że skoro ja robię to, co lubię, skoro właśnie się spełniam na różnych frontach, no to nie powinno. To o co tutaj chodzi? Przecież ja daję sobie samo dobro, nie? I w ogóle nie rozumiałam tego, że właśnie ten mięsień siły woli się trochę wyczerpuje i że to jest właśnie działanie ciągle na wysokich obrotach, kiedy robimy coś, do czego nawet
nawet zupełnie w pozytywny sposób i nawet to na nas wpływa super i mamy z tego frajdę, ale zmuszamy się, no nie? I ja nagrałam odcinek, w którym opowiadam o tym, że mi się w większości rzeczy w moim życiu nie chce robić, ale się do nich w pewnym stopniu zmuszam i wciąż nie wycofuję się z tego, bo uważam, że tak trzeba w większości, nie wiem, projektów i tak dalej, w większych rzeczach, które wymagają od nas po prostu samodyscypliny, to trzeba się w większości przypadków zmuszać, no nie? Nie sądzę, żeby jakakolwiek książka, a już w ogóle dobra książka na przykład została napisana przez jakiegoś pisarza, który pisał tylko wtedy, kiedy mu się chciało, nie? Albo, że jakiś... No dobra, może z obrazami bywa inaczej. Chociaż też wątpię. Wydaje mi się, że nawet najwięksi artyści, którzy malowali najbardziej niesamowite obrazy, to jeżeli byli w stanie na przykład utrzymać się z nich za życia, no to malowali też wtedy, kiedy nie zawsze mieli ochotę, ale później dawało im tą gigantyczną satysfakcję, no nie? Więc ja wciąż jestem zdania, że bardzo często może nam się nie chcieć, ale my mamy tę władzę nad sobą, żeby coś zrobić pomimo tego, że nam się nie chce. Tylko, że w tym wszystkim niestety bardzo łatwo się zagubić i ja się zagubiłam pod tym względem, że nie zauważyłam granicy między nie chce mi się, a może nie mam siły, nie? Może nie mam do tego zasobów w tym momencie. I cóż, no cała ta sytuacja i to, że te 5 dni spędziłam po prostu na nic nie robieniu i na tym, że zaczynałam się uwalniać od tego swojego ciśnienia, którego w ogóle, z którego sobie nie zdawałam sprawy, sprawiło, że teraz na przykład siedzę i nagrywam ten podcast i czuję zupełnie inną energię, no nie? Że ja nie widziałam, że robię sobie trochę krzywdę tym takim poczuciem, że ja nie mogę niczego się puścić, bo wtedy wszystko runie. No ale ta sytuacja musiała mi to pokazać i zdaję sobie sprawę, że ten odcinek nie jest uniwersalny, no nie? I myślę, że o ile na przykład z moimi historiami o przejściu z zakupoholizmu do minimalizmu wiele z Was się często utożsamia i często mi o tym piszecie, to na przykład ta sytuacja nie jest do końca uniwersalna, ale przez ten czas właśnie leżenia w łóżku i przeglądania TikToka i po prostu dawania luzu swojej głowie, zrozumiałam, że jeżeli na przykład chcę, żeby mój podcast był dla mnie zawsze przyjemnością i zawsze takim ukochanym dzieckiem, to muszę też mówić o rzeczach, które niekoniecznie są populistycznie zgodne, tylko po prostu są zgodne ze mną, bo dlatego zaczęłam ten podcast nagrywać. Także trochę tutaj trochę treści zza kulis też wychodzą, ale no bardzo, bardzo wiele mnie to nauczyło o tym, bo zaczęłam też mówić o tym, że self-care, dbanie o siebie ma niejedno imię. Kiedyś wydawało mi się, że dbam o siebie, kiedy właśnie sobie tak bardzo odpuszczam. Napisałam kiedyś też taki tekst na blogu, że czym nie jest dla mnie self-care, a kiedyś myślałam, że jest. I na przykład sądziłam, że kiedy odpuszczam sobie na przykład zadzwonienie gdzieś, wiecie, to był czas studiów, więc na przykład do dziekanatu, to moim takim właśnie self-care jest to, że ja po prostu spędzę 2 godziny na szukaniu w internecie odpowiedzi na moje pytanie, zamiast zadzwonić, bo ja nie lubię dzwonić przez telefon, nie lubię rozmawiać przez telefon. I to jest moje self-care, bo ja o siebie dbam, nie? I to jest w ogóle, uważam, że bardzo, bardzo toksyczne myślenie, bo im bardziej właśnie idziemy po tej linii najmniejszego oporu, zawsze muszę się zatrzymać, zanim powiem to określenie, żeby nie powiedzieć źle, poczekajcie, linii najmniejszego oporu? Tak. Jeżeli po tej linii idziemy, no to często zamykamy się w tej swojej strefie komfortu i ostatecznie wcale nie musi dawać to nam szczęścia, bo zwykle wręcz przeciwnie, daje nam to dużo cierpienia w dalszej perspektywie. I dlatego też miałam takie podejście dosyć rygorystyczne ostatnio do tego, kiedy mi się coś nie chce i tak dalej, a chociaż ja byłam dla siebie bardzo taka dobra, ja nie mam dla siebie surowa, wiecie, jak na przykład bardzo mi się nie chciało ćwiczyć, to nieraz odpuszczałam i włączałam sobie jakąś delikatną jogę, albo się po prostu rozciągałam, albo szłam na trening i czułam, że dzisiaj mam po prostu kiepską formę, to na przykład zamiast zrobienia 100% treningu robiłam 50%, ale starałam się na przykład dobić 10% więcej niż miałabym już ochotę odpuścić, żeby trochę przekroczyć tą swoją granicę, ale nie do końca, żeby z siebie aż tak bardzo nie wyciskać tego, więc ja czułam, że bardzo mimo wszystko traktuję się dobrze, że nie wyciskam z siebie siódmych potów zawsze i tak dalej. Często sobie pozwalam sobie na odpuszczenie, brzmi tak doniośle. No ale rzeczywiście takie miałam wrażenie. A się okazało, że trzeba być po prostu, przynajmniej w moim przypadku, muszę być bardziej czujna na to. Bo czasem wszystko mówi, że
Że trzeba trochę przystopować ze zmuszaniem się po prostu do różnych rzeczy, bo możemy przez to nie zauważyć, że jakaś taka, że na przykład w tym momencie życia potrzebujemy rzeczywiście odpoczynku, potrzebujemy nie robić nic. I mimo, że mi się wydawało, że ale przecież co to jest, nie wiem, rano zrobić jogę, tutaj sobie poczytać, popisać, tu coś tam przygotować, zrobić chociaż ten plan minimum. Ale czasem ten plan minimum to jest za dużo, nie? I sama muszę sobie... Ja się w ogóle bardzo cieszę, że nagrywam te odcinki, dlatego że słuchajcie, ja pewnie jestem jednym z niewielu twórców takich, którzy wracają do swoich odcinków. Serio, ja... Jest kilka takich odcinków, do których właśnie wracam, żeby sobie przypomnieć pewne rzeczy, o których mówiłam, a które w właśnie biegu życia trochę mi się zacierają. I na przykład w odcinku o przeprowadzaniu zmian, i to w ogóle później też wielokrotnie o tym wspominałam, ale mówiłam o tym, że żeby na przykład kiedy ja wdrażałam swoją aktywność fizyczną, to zaczynałam od 5-8 minut, bo starałam się mi dawać po prostu najmniejsze minimum, żeby po prostu pokonać swój opór i tak dalej, bo wiedziałam, że może dla innych 20 minut to jest krótko, może dla innych pół godziny to jest krótko, może dla innych ten trening to jest coś spoko dla początkujących, ale dla mnie nie. I bardzo ważne jest to, że teraz znowu sobie to wkładam do głowy, że nawet nie w kontekście właśnie tego planu minimum, ale w kontekście tego podejścia, że jesteśmy zupełnie różni i mimo, że ktoś na przykład jest właśnie ja wiem, że to jest truizm, ale często o tym w ogóle nie myślimy. Tak poważnie o tym nie myślimy, a przynajmniej ja o tym nie myślałam, że dobra, jeżeli by to oderwać od naszego życia, od naszych możliwości, od naszego aktualnego, nie wiem, stanu psychicznego i tak dalej, to, nie wiem, zrobienie, nie wiem, 3 treningów w tygodniu, to dla większości, chociaż nie mam żadnych statystyk, ale powiedzmy jest tak optymalnie, nawet dosyć mało, bo to się mówi, żeby robić 5 treningów i tak dalej, a może dla Ciebie czy dla mnie to jest bardzo dużo. I że to nie jest tak po prostu, że akurat, tylko to jest bardzo dużo i to jest na przykład plan maksimum. I być może nigdy nie dojdzie do momentu, w którym to będzie dla Ciebie minimum, tak, dla niektórych. I sztuką niesamowitą jest wyuczenie się takiej wyrozumiałości wobec siebie, że ja chcę osiągać pewne rzeczy, ale poznawać też swoje limity. Nawet jeżeli będą dużo niższe niż innych, to jasne, że można próbować, starać się i zobaczyć, czy te limity da się trochę przesunąć, ale być może w pewnych na przykład... aspektach życia to będzie niemożliwe. W pewnych możemy dużo więcej niż inni i na przykład jesteśmy, nie wiem, w stanie po prostu pisać albo czytać całymi dniami, a dla kogoś innego, nie wiem, 10 minut dziennie książka byłaby już za bardzo wyczerpująca jego siłę woli i to jest zupełnie normalne, to jest zupełnie okej. Ale na przykład dla tej drugiej osoby już dużo częściej stosowanie treningów, albo ja w ogóle się też tak posługuję takimi typowymi przykładami, ale to mogą być przeróżne rzeczy. Ja po prostu znam swoją codzienność i swoje nawyki, swoje rzeczy, które gdzieś tam chcę wdrażać. Ale zaczynam właśnie... Najgorsze jest takie poczucie winy, które się pojawia i które się u mnie też pojawiało, bo miałam takie wrażenie, że kurczę, na przykład mój chłopak potrafi chodzić 6 razy w tygodniu na różne treningi, no nie? I tutaj tu siłowe, tu basen, tu bieganie i ja jestem na przykład w stanie tylko pójść na to bieganie 3 razy w tygodniu i to było dla mnie już, a poza tym jakąś taką lekką jogę i to było dla mnie już taki super plan maksimum. Ja nie chciałam się porównywać, ale z drugiej strony miałam takie poczucie, że kurde... Że ja na przykład już tak długo biegam, a nie mam w ogóle jakiegoś takiego super progresu i tak dalej. I to jest naturalne, że gdzieś tam się włącza takie porównywanie i takie poczucie, że może ja coś źle robię, a może właśnie nie, może takie mam predyspozycje i muszę być już dumna z siebie na tym etapie, że daję z siebie tyle, bo jeżeli w ogóle chcemy się porównywać z innymi, bo wydaje mi się, że nie da się od tego uciec, to... Sądzę, że nie powinno się robić tego w jednym aspekcie, no nie? Tylko patrzeć na to całościowo, bo jeżeli tutaj jestem w czymś mniejsza, to może jestem w czymś innym znacznie większa i to się wszystko w jakiś sposób równoważy. Oczywiście, że najlepiej byłoby unikać porównywania. Ja jestem jak najbardziej za tym, żeby porównywać się tylko do siebie z przeszłości, chociaż to też bywa trochę zwodnicze, bo ja trochę też się tak porównywałam właśnie i to mnie trochę wyniosło na manowce pod tym względem, że no przez pewien czas ja tylko po prostu byłam jak na skrzydłach, jak się porównywałam do siebie z przeszłości, ale w pewnym momencie, kiedy się już zrobi takie największe zmiany,
to dochodzi do momentu, w którym ten progres jest coraz mniejszy, wiecie. No bo to jest mniej więcej tak jak, nie wiem, na przykład ktoś chudnie i ma dużą nadwagę, to na początku błyskawicznie chudnie i to widać gigantyczną po prostu różnicę, a później coraz trudniej jest chudnąć, bo im bliżej jest tej takiej normalnej, im bliżej jest takiej prawidłowej wagi, no nie, jeżeli chodzi o BMI, tym trzeba po prostu jeszcze bardziej obcinać zapotrzebowanie i tak dalej, no nie, i coraz wolniej dochodzi do zrzucania kilogramów kolejnych i coraz mniej widać ten progres. Łatwo wtedy na przykład złapać demotywację. I podobnie jest z wytwarzaniem nawyków i takich dużych zmian, bo ja na początku, kiedy wdrażałam te swoje największe zmiany dotyczące stylu życia i takiej produktywności, czy zawodowej, czy właśnie takiej rozwijania się na różnych frontach, to przez pierwsze, nie wiem, pół roku, rok, ja byłam zachwycona tym, jaki robię progres. To było coś absolutnie niesamowitego i w związku z tym na przykład powstał też mój podcast z czasem, dlatego że ja byłam po prostu w niebo wzięta tym, jak można się zmienić i chciałam, żeby wszyscy o tym wiedzieli, bo uważam, że o tym mówiłam ostatnio, ale to było dla mnie absolutnie fascynujące, że można się tak zmienić i chciałam wszystkim o tym opowiadać. Ale dochodzi do momentu, w którym te zmiany są już coraz mniejsze po prostu. I mimo, że właśnie ja starałam się przede wszystkim porównywać ze sobą samą, no to wiedziałam, że na przykład, dobra, pół roku temu, jasne, że teraz robię trochę więcej, teraz na przykład trochę więcej biegam, trochę bardziej rozwijam jakieś swoje właśnie rzeczy na przykład internetowe, ale ten progres już nie jest taki dostrzegalny i człowiek zaczyna czuć, człowiek, czyli ja, zaczynałam czuć taki niedosyt, że chcę takie pragnienie większego progresu i większych zmian. No i to też bywa właśnie zwodnicze. I to mnie nauczyło ta cała sytuacja, żeby być czujna na takie sygnały, w których trzeba najwyraźniej po prostu odpuścić. I to nie sprawiło, że ja się już nie boję puszczać swojej kontroli, bo ja wciąż mam takie przekonanie, że jeżeli teraz bym wszystko odpuściła, nawet nie wiem, czy byłabym w stanie, ale gdybym tak się zmusiła do odpuszczenia wszystkich swoich nawyków, całej swojej takiej codzienności i nie wiem, ja chyba bym potrzebowała alkoholu do tego, żeby sobie wypukać te ambicje tak jak kiedyś. No ale jeżeli nawet to ja mam taki lęk, że właśnie, że po takim miesiącu, dwóch miesiącach, że nie wiem, czy bym mogła wrócić na dobre tory. Chociaż tak zupełnie racjonalnie wiem, że te tory już są bardzo dobrze wydreptane i o ile w odpowiednim momencie się złapiemy albo będziemy wiedzieć, że chcemy bardzo wrócić na te tory, bo na tamtych było nam lepiej, bo to też mnie przekonało o tym, że jest dosyć takie przykre życie, w którym niczego od siebie nie oczekujemy. Ja wiedziałam, że to jest czasowe, że sobie odpuszczam właśnie na ten tydzień, na parę dni i niczego nie robię, ale to też może tak brzmieć niepokojąco, że ja mam tutaj naprawdę jakieś takie pracoholickie instynkty, ale wiecie, to właśnie nawet nie chodzi o taką pracę, tylko o takie rzeczy po prostu ponad to, żeby jeść, spać i chodzić do toalety, tylko po prostu robić jakieś dobre czynności dla siebie. I teraz mi się to wydaje takie śmieszne, ale z drugiej strony ja wiem, że kiedy miałam, nie wiem, tam 18 lat, to ja nic takiego nie robiłam, co by miało jakkolwiek na mnie pozytywnie wpłynąć. I byłam po prostu z siebie dumna, że wstaję rano, idę do szkoły i wracam z tej szkoły, no nie? A jak już zrobiłam na przykład zadanie albo się pouczyłam, to już w ogóle czułam się jak król świata, więc mimo, że teraz wydaje mi się, no właśnie to jest to, że tak się zmienia perspektywa, że teraz mi jest tak trochę głupio o tym mówić, że no co to jest, no nie, co to jest, jak robię tych parę rzeczy, ale z drugiej strony wiem, że, znaczy wiem, bo często do mnie piszecie w takiej sprawie, że jesteście na tym etapie, na którym ja byłam i bardzo chcecie też się zmienić, bardzo chcecie robić dużo dobra dla siebie, zmienić swoje myślenie, swoją przestrzeń, swoje nawyki, swoje życie i że tylko, że no ta perspektywa mimo wszystko, no, bardzo się cieszę, że piszecie mi takie rzeczy, bo wiem, że już nie odlatuję aż tak bardzo w tej swojej perspektywie, no bo teraz mi się wydaje, że co to jest, no nie, to jest takie minimum. Tylko, że coś, co teraz jest dla mnie minimum, no to też o tym też kiedyś już wspominałam, kiedyś by było po prostu niedościgalnym maksimum i warto też ja mówię warto, jakby to był jakiś mentorski ton, a tak naprawdę mówię to do siebie, także Gabi, warto by było właśnie mieć to na uwadze, że to teraz jest minimum, a kiedyś było po prostu właśnie niedościgalnym, taką po prostu poprzeczką, do której bym na szczudłach nie wskoczyła, więc chcę mieć to w tyle głowy. No i cóż, w ogóle świadomość tego, że możemy się potykać na drodze do wytwarzania nawyków, i
nie dawać im za dużej roli tym potknięciom. I to często w ogóle mi się wszystko sprowadza do takich metafor związanych na przykład z odchudzaniem, dlatego że ja napisałam o tym taki długi post na blogu, czego nauczyło mnie odchudzanie i też chciałabym chyba kiedyś o tym opowiedzieć, dlatego że ja nie bez powodu o tym wspominam, dlatego że te takie cielesne rzeczy związane właśnie z sylwetką, z wagą, to mnie najmniej w ogóle w tym interesuje. Mnie najbardziej interesuje to, jak wiele się nauczyłam o nawykach, o dążeniu do jakiegoś określonego celu. To był, słuchajcie, pierwszy raz w moim życiu, kiedy ja miałam bardzo określony cel, bardzo określony czas trwania, czas trwania jakby dotarcia do tego celu i dokładny plan działania, no nie? I to był pierwszy tak naprawdę taki projekcik w moim życiu. I on mnie tak niesamowicie dużo nauczył o trzymaniu się nawyków, o wytwarzaniu nowych, o reakcji na właśnie demotywację i tak dalej. Ale też jedną z największych rzeczy, jakie nauczył mnie tamten okres, jest to, że często kiedy na przykład zakładamy sobie jakąś dietę i powiedzmy jesteśmy już 2 tygodnie, mamy po prostu super, super jesteśmy z siebie zadowolone, bo przestrzegamy tej diety, aż nagle, nie wiem, coś się wydarza, nie wiem, jest jakaś okoliczność, albo po prostu mamy gorszy dzień, czy cokolwiek i zjadamy całą blachę ciasta, no nie? I wtedy mamy wybór, który bardzo często podejmujemy instynktownie, po prostu kompletnie bezsensowny. Typu myślimy, dobra, już wszystko stracone, już teraz zawaliłam, to dzisiaj już mogę w ogóle, już będę jeść cały dzień, jeszcze sobie zamówię pizzę, burgera i od jutra już będę święta, od jutra znowu zaczynamy dietę, albo w ogóle po weekendzie od poniedziałku, no nie? Teraz i tak już wszystko zawaliłam i zaczynamy od nowa. I to jest, słuchajcie, tak bardzo bez sensu, ale często tego nie czujemy, no nie? A w momencie, kiedy dobra, to się wydarzyło, wracam do swojego tego nawyku, który chcę wdrażać, czyli znowu utrzymuję dietę, tak jakby tamta sytuacja się nie wydarzyła. I to jest, słuchajcie, najzdrowsze i najsensowniejsze, co można zrobić. I to właśnie sprawia, że dochodzi się do efektów diety, bo żadne takie potknięcie nie powoduje tak naprawdę tego, że się cofamy. Tylko jedyne co to zwykle dochodzi do tego, że na przykład, tego w tym tygodniu może nie schudniemy, nie? Ale przez to, że nie popłynęliśmy już z jedzeniem dalej, no to w następnym tygodniu już będzie wszystko, znowu będzie postępować odchudzanie i tak dalej. A bardzo często się ludzie uczą w ten sposób takiej niezdrowej relacji z jedzeniem, kiedy właśnie myślą, że dobra, już wszystko zmarnowałam, teraz trzeba się już najeść porządnie i od nowa spróbować być idealną od następnego dnia. A tak się nie da, nie jesteśmy idealni, tak samo jest z nawykami. Czasem, kiedy nawet właśnie potkniemy się, zrobimy coś, co jest kompletnie niezgodne z tą naszą nową tożsamością, którą chcemy budować na podstawie właśnie zmiany swoich nawyków. Jeżeli słuchacie mnie po raz pierwszy, albo tam nie kojarzycie odcinków związanych z tożsamością, tak pokrótce, kiedy ja mówię o tożsamości nawykowej, to nawiązuję do koncepcji, którą przedstawił James Clear w książce Atomowe Nawyki, czyli tego, że kiedy zmieniamy jakieś nawyki, to na tym budujemy swoją tożsamość i decydując się na jakieś zachowanie, wybieramy pomiędzy swoimi dwiema tożsamościami, tą nową albo tą starą i tak oddajemy na nią głos. I dzięki temu, że oddajemy na nią coraz więcej głosów, regularnie, to w końcu tamta stanie się tą dominującą. I to trochę tak jak wybieranie dwóch ścieżek. Jedna jest już wydeptana, wybetonowana i dużo łatwiej nam w nią iść, to jest ten nasz standardowy nawyk, ale możemy też zbudować nową tożsamość, wydeptując nową ścieżkę, która będzie szła w inną stronę. No i na początku odruchowo będziemy cały czas chcieli zmierzać w tę wybetonowaną, elegancką ścieżkę, ale jeżeli wystarczająco dużo razy zmusimy się do przejścia tą inną, nieautomatyczną w naszej głowie, to ona prędzej czy później stanie się naszym automatem. No i właśnie kiedy coś, wytwarzamy sobie jakiś nawyk i nawet kolejny raz już wpadniemy w tę ścieżkę, którą chcemy już pozostawić w tyle, już nie chcemy nią iść, to nie możemy mieć do siebie pretensji o to, że mimo wszystko automatycznie w nią wpadamy. Bo tak jak już mówiłam, jeżeli coś wybieramy przez 20 lat, to wystarczy tak naprawdę chwila nieuwagi, żeby znowu tam wpaść. Ale największym zwycięstwem jest to, kiedy zauważamy to i przy następnej okazji wybierzemy znowu drogę do tej tożsamości, którą chcemy. I warto w ten sposób właśnie patrzeć na swoje nawyki, na swoje potknięcia. I niestety w tym wszystkim, kiedy ja się nad tym zastanawiałam, nie myślałam o tym momencie odpuszczania, bo ja myślałam, no bo to jest tak, że to nie jest tak, że nie ma się żadnego nawyku, to znaczy, że można wyeliminować jakiś nawyk. To znaczy, jak macie jakiś negatywny nawyk, to nie da się go zlikwidować, tylko się go zastępuje. Ale to nie jest tak, jak się często myśli, że jak, nie wiem, paliłaś papierosy, to musisz teraz rzuć gumę do życia cały czas, bo w ten sposób się zastępuje nawyk. Tylko to chodzi o to, że ten sam bodziec
który wywoływał poprzedni nawyk, trzeba po prostu reakcję na ten bodziec zastąpić czymś innym. Typu, jeżeli coś robiliśmy w odpowiedzi na stres automatycznie, to teraz po prostu trzeba zmienić naszą reakcję na stres, ale żeby też nam dawało jakąś nagrodę. Bo jeżeli coś ma być po prostu zmuszeniem się, typu na przykład stresujemy się i do tej pory jedliśmy wtedy czekoladę i nam to dawało radość, albo takie uspokojenie, a teraz stresujemy się i chcemy zamiast tego, nie wiem, zjeść sałatę, to z wielkim prawdopodobieństwem to nigdy się nie stanie do końca naszym nawykiem, dlatego że ostatecznie nie będzie tej nagrody, dlatego warto wtedy mieć jakąś porównywalną nagrodę i czasem to może być taka super zdrowa podmiana nawyku, typu stresuję się, idę się wybiegać i później dostaję nagrodę w postaci wystrzału endorfin, ale też może być to zupełnie coś innego, nie wiem, wzięcie kąpieli, która będzie super przyjemna z kakaem i tak dalej, no nie, z kubkiem kakaa. Także tak to mniej więcej wygląda zupełnie upraszczając temat, ale ze zmienianiem, zlikwidowaniem starych nawyków, no bo pewne bodźce, one zawsze będą nas dotyczyć, no nie? Coś, zawsze jakiś, na przykład jakaś emocja się będzie pojawiać, tylko kwestia tego, jak my będziemy na to reagować. No i ja się bałam tego, że jeżeli odpuszczę sobie, nawet na ten tydzień, ale w ogóle generalnie w życiu, że jak trochę zgubię swoją czujność i odpuszczę sobie pielęgnowanie swoich nawyków, no to co? No jeżeli nie będę szła z całej siły, kierując się w nową ścieżkę tej tożsamości, no to siłą rzeczy, jeżeli nie wybiorę żadnej, to też jest wybór. I wtedy pójdę w tę dużo prostszą, łatwiejszą, intuicyjną, wydeptywaną przez 20 lat, no nie? Na szczęście jest też tak, że mimo, że ta dysproporcja jest duża, no bo tak jak mówię, ja mniej więcej od 3 lat praktykuję większość rzeczy, o których Wam tutaj mówię, mniej więcej, a przez 22 około praktykowałam inne, no i ta dysproporcja jest ewidentna, że no krócej umacniam świadomie swoją tożsamość, którą chcę, osoby, którą chcę być, a nie tak jak mi się wcześniej wydawało, że jestem taka, jak mnie po prostu stworzono i jak mnie środowisko zdeterminowało, no teraz już tak nie uważam. I no mimo wszystko, no ta właśnie jest różnica gigantyczna, ale jeżeli to jest świadome budowanie siebie, a nie właśnie poprzez zaufanie takiej determinacji środowiskowo-genetycznej, no to tak naprawdę to wychodzi w poraniu, że to jest silniejsza ścieżka, to znaczy, że nawet jeżeli coś odpuszczamy, to później dużo bardziej satysfakcjonujące dla naszego mózgu będzie wybranie tej nowej ścieżki, właśnie z tego względu, że ona była świadomie pielęgnowana, że ona nie była wydeptana przez kogoś innego, tylko przez to też będziemy czuć do niej takie silniejsze przywiązanie emocjonalne, bo my też dokładnie wiemy, jaki jest cel, jaka jest nagroda za pójście tą ścieżką, dlatego że zwykle mamy jakoś sobie to albo wizualizujemy, albo marzymy o tym, jakimi będziemy osobami, kiedy będziemy się zachowywać w określony sposób. No i to jest niezwykle istotne, żeby sobie właśnie przypominać, wizualizować to, ten nasz cel, no i to sprawia, że ta motywacja wzrasta, no i nie dajemy jej wygasnąć. Także tak, to w ramach takiej edukacyjnej wstawki w trakcie mojej anegdoty o mini kryzysie, ale bardzo się cieszę, że ten mały kryzys nastąpił. Ja wiem, że tutaj nie ma no big deal, bo ja po prostu tydzień sobie przesiedziałam na TikToku, czy to nie cały, ale to mnie bardzo dużo nauczyło, wiecie, naprawdę bardzo dużo. I teraz mam zupełnie inne podejście do wszystkiego, co do tej pory robiłam. I mimo, że tak jak wspominałam, ja byłam wobec siebie wyrozumiała, ja nauczyłam się nie czuć wobec siebie, nie być taka, wiecie, właśnie surowa, nie cisnąć się i dawać sobie naprawdę dużo takiej samomiłości i takiego dbania o siebie, ale czasem to nie wystarcza, bo czasem ważna jest ta, nie wiem, czy spostrzegawczość, albo po prostu branie poważnie pewnych oznak, pewnych objawów tego, że może to jest za dużo, może dla wszystkich innych nie, może obiektywnie, w ogóle co to znaczy obiektywnie, no ale wiecie, o co chodzi, pewnie obiektywnie patrząc, to jest wcale to nie jest dużo, albo mi się już wydaje, że to nie jest dużo, no bo już tak robię od dawna, więc to jest taka norma, albo jeżeli się w ogóle też obserwuje ludzi, to jest w ogóle też rzecz, która mnie bardzo męczy w Instagramie, bo ja wtedy naprawdę mam wrażenie, że robię bardzo mało, kiedy obserwuję ludzi i oni cały czas, nie wiem, tworzą jakieś nowe produkty, mają takie dni władowane różnymi wydarzeniami, a mimo to jeszcze działają na 15 frontach, to naprawdę człowiekowi się wydaje, że dobra, ja w tym swoim domku, to ja naprawdę mało robię, nie?
I skoro ja tak mało robię, no to najwyraźniej po prostu mi się nie chce. To nie jest tak, że już nie mam siły czy coś, tylko najwyraźniej mi się nie chce. A czasem jest tak, no że właśnie jesteśmy zupełnie, zupełnie różni. Chociaż to też jest tak, że ja niby zdaję sobie sprawę z tego, że to, co się kreuje w social mediach, to jest... No to nie jest prawda, no nie? Niby wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Ale mimo wszystko mam wrażenie, że to działa jakoś na ten taki... Ja tą taką tendencję do porównywania się i do poczucia, że co, ty myślisz, że ty robisz dużo? Skoro ktoś robi 15 razy więcej niż ty, a i tak jest radosny i ma siłę i energię. To niby jest takie głupie, no bo wiemy, że to jest tylko ułamek życia jakichś ludzi, ale... Ale jakoś je tak skrzywiło mi moje postrzeganie i nie zauważyłam tego, że może w tym momencie życia ja potrzebuję się po prostu odciąć. I teraz będę po prostu szanować to, że nawet jeżeli dla kogoś innego to by było mało i robi 1000 razy więcej, to nie znaczy, że dla mnie to jest zawsze zdrowe. I taka moja nauczka, mam nadzieję, że taka moja przestroga w jakiś sposób okaże się też przestrogą dla kogoś innego, a nie tylko dla mnie. Z tego też wynika nagranie tego odcinka. Chciałam się po prostu tym z Wami podzielić, żebyście też wiedzieli, że to nie jest tak, że mi wszystko wychodzi. Ja już nagrywałam odcinek, w którym mówiłam, że mi też się nie chce, ale też mówiłam w nim o tym, że jak mi się nie chce, to zaciskam zęby i robię. No i tak jak wspomniałam wcześniej, to jest prawda i dalej uważam, że do większości rzeczy, jeżeli chcemy osiągać różne cele, konkretne mamy plany, projekty, chcemy robić coś ponad takie minimum niezbędne do życia, to w większości przypadków będziemy musieli się trochę zmuszać i pracować nad swoją samodyscypliną. No ale tak jak już opowiadałam w tym odcinku, nie zawsze, znaczy po prostu trzeba mieć oczy szeroko otwarte na moment, czy mi się nie chce, czy po prostu wysiadam i może nie mam siły. No i tak sobie też pomyślałam, że ten odcinek jest ważny, dlatego że ja chcę, żeby wszyscy wiedzieli, że to nie jest tak, że nawet jak już odkryjesz te wszystkie karty tego, jak właśnie się zmieniać, jak rozwijać swoje życie i tak dalej, bo często mi piszecie o tym w wiadomościach, głównie na Instagramie, że chcielibyście, ale że coś nie wychodzi. Ja się zawsze staram w jakiś sposób doradzić, ale w którymś momencie uświadomiłam sobie, że to chodzi o to, że często nie dajemy sobie prawa do tego, że to będzie dla nas trudne, że to wszystko jest dla nas trudne, że będziemy się potykać, że będzie nam nie wychodzić, że wszystkim tak nie wychodzi. Słuchajcie, nawet taki mały szczegół jak, nie wiem, ograniczanie internetu czy coś takiego, no tak jak mówię, no to było dla mnie już od dłuższego czasu, znaczy ograniczenie internetu. Ja w internecie bardzo dużo siedzę, ale na social mediach staram się po prostu minimum, tylko że ja social media na przykład patrzę na to jak, nie wiem, na Instagrama, Facebooka i tak dalej, a na przykład YouTube dla mnie nie jest czymś jak social media, bo ja bardzo dużo z niego zwykle wyciągam, ale właśnie jeżeli chodzi o takie przeglądanie, scrollowanie bez sensu i tak dalej, to bardzo ograniczam, ale też miałam właśnie taki moment, w którym potrzebowałam po prostu puścić to i tak jak powiedziałam, mam przez praktycznie tydzień przeglądałam TikToka, także to nas wszystkich dotyczy, nie ma po prostu ideałów, to nawet jak już się wydaje człowiekowi, że wszystko ogarnia, że już coś jest dawno za nim, to wydarzają się potknięcia i trzeba po prostu się wtedy otrzepać, ale też nie od razu, tylko na przykład ja sobie daję teraz luz na rozbieganie się i spokojne wrócenie do swojego poprzedniego rytmu, ale nie chcę już w ogóle wywierać na sobie takiej presji, takiego ciśnienia jak wcześniej, bo nie chcę znowu zatracić tego poczucia, kiedy mi się nie chce, a kiedy mój organizm mówi o tym, daj sobie trochę spokoju, przestań mi ciśnąć, nie? Bo mimo, że właśnie obiektywnie wydawałoby się, że ja wszystko robię tak bardzo bardzo racjonalnie, nie przesadzam z niczym, moje, nie wiem, treningi nie były mordercze, moje, nie wiem, nie pracowałam całymi nocami, tylko na przykład pracowałam do 10, spałam zawsze te 6-7 godzin co najmniej i wiecie, to wszystko było takie racjonalne, nie? Ale to nie szkodzi, żeby na przykład i tak, żebym wysiadła po drodze. Także no, to patrzenie na siebie jako naprawdę maksymalnie indywidualną jednostkę, a jednocześnie świadomość tego, że wszyscy się potykamy, wszystkim nam nie wychodzi, nie ma ideałów. Ludzie, którzy Wam mówią, nie wiem, cokolwiek w internecie, że cały czas ćwiczą, że cały czas trzymają dietę, że cały czas zapieprzają i po prostu, nie wiem, robią swoje biznesy, zmieniają nawyki albo są super minimalistami, to mają swoje potknięcia. Ja też mówię o sobie jako o minimalistce, ale to nie znaczy, że mi się też nie zdarza, nie wiem, spędzić pół dnia na Zalando i dopiero się wtedy otrząsnąć, że Jezu, co ja robię ze swoim życiem, nie? I wielokrotnie mi się tak zdarzało. I
poczułam do tego dojrzałość dopiero chyba teraz, żeby mówić o tym częściej. I na pewno nagram odcinek w kontekście minimalizmu o tym, bo najgorsze, co można sobie zrobić w zmianach w życiu, w ogóle w takim poczuciu się dobrze w życiu i w ogóle w swoim rozwoju, jest to, kiedy się wymaga od siebie, żeby było się bez skazy, że skoro już tyle czasu na coś poświęciłam, tyle zmian, tyle już przepracowałam, a tutaj nagle nie wiadomo skąd cofam się, no nie? Cofam się w tym swoim rozwoju. I to jest zupełnie normalne. I ja chcę to zrozumieć i chcę też taką informację przekazać Wam, że po prostu potykajmy się, ale uczmy się na tych potknięciach. Ja się bardzo dużo nauczyłam. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie. I cóż, zapraszam. A, chciałam Was zaprosić na mojego Instagrama, ale to tylko jeżeli chcecie mi chyba coś napisać, bo tam naprawdę się nic nie dzieje. To znaczy ja tam coś wrzucam po prostu raz na tydzień i bardzo się zawsze cieszę i mnie udostępniacie. To jest dla mnie przemiłe, to jest akurat po prostu miód na moje serce. Ale chyba bym była nie w porządku, ale bym Was zapraszała w miejsce, które wcześniej mówiłam, że uważam, że jest antyrozwijające. Ale oczywiście ja też wiem, że są miejsca na Instagramie, w których ludzie rzeczywiście dzielą się swoją wiedzą i tak dalej, ale powiem Wam szczerze, że do mnie to nie przemawia za bardzo, bo ja miałam przez pewien czas taką chęć, żeby tam publikować jakieś takie infografiki i tak dalej, i tak rozwijać, jak większość profili instagramowych się rozwija, których chcą ludzie jakieś idee głosić, albo powiedzmy w jakimś takim, no chciałam powiedzieć edukować, ale tak głupio powiedzieć, bo ja nie edukuję, bo żaden ze mnie edukator, ja raczej coś popularyzuję, jakąś wiedzę, którą sama przeczytam, ale doszłam do wniosku, że na przykład włożenie w coś godziny pracy, przygotowanie jakiejś mikrografiki z mikrowiedzą, że nie jest ostatecznie warte tej pracy, skoro przez ten sam czas na przykład można napisać tekst albo nagrać odcinek, który wyczerpie w 100 razy bardziej ten sam temat, nie? No i to takie moje małe przemyślenie. Ciekawa jestem, czy macie podobne dotyczące na przykład Instagrama. I na przykład to też była rzecz, której się nauczyłam przez ten swój krótki moment kryzysu, że nie trzeba wcale iść z prądem, no nie? Bo miałam ostatnio takie właśnie też poczucie ciśnienia, że powinnam robić pewne rzeczy ze względu na swoją działalność internetową, dlatego że wszyscy inni ją robią, wszyscy, znaczy te rzeczy konkretne, jakieś tam social mediach czy coś, bo to jest niezbędne na przykład do rozwijania swojej działalności internetowej. A ja na przykład zrozumiałam, że jeżeli chcę, żeby to była działalność internetowa, która sprawia mi radość, która mnie spełnia, która rzeczywiście opiera się na tym, że ja się dzielę tym, co uważam za wartościowe, sensowne i rozwijające, to nie mogę się przystosowywać do jakiegoś takiego odgórnego planu, który mi nie leży. A między innymi takimi rzeczami było na przykład jakieś takie super regularne publikowanie na Instagramie i tak dalej. I czułam, że sama wkładam się do jakiejś szufladki. Z jednej szufladki etatowej do szufladki dostępnej, no nie? No i ten moment mojego małego załamania uświadomił mi, że nie chcę płynąć z prądem. I Wam chyba też tego życzę. Nie płynięcia z prądem, gdy czujecie, że bliżej sercu jest płynięcie pod prąd. A tymczasem dziękuję bardzo za słuchanie i cóż, życzę Ci udanego dnia, tygodnia oraz życia. Pa, pa!